Sprawdź, czy trójkąt o wierzchołkach A, B i C jest trójkątem prostokątnym. Zaczniemy od zrobienia rysunku pomocniczego. Zaznaczmy punkty A, B i C w układzie współrzędnym. Punkt A ma współrzędne (-1,5), czyli mam na osi x (-1), na osi y 5. Punkt B ma współrzędne (7,0), czyli na osi x mamy 7, na osi y 0. Punkt C 3 i (-2), czyli na osi x 3, na osi y (-2). Naszkicujmy ten trójkąt. Mamy zbadać, czy trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym. W naszym rysunku widzimy, że o ile jest trójkątem prostokątnym, to najprawdopodobniej tutaj będzie kąt prosty. Czyli policzymy sobie długości boków tego trójkąta i sprawdzimy z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa, czy rzeczywiście jest to trójkąt prostokątny. Najpierw obliczę długość boku AC. Może ustalę sobie najpierw wzór. W pierwszym nawiasie odejmuję współrzędne x-owe, od końcowej początkową i do kwadratu. W drugim nawiasie odejmujemy współrzędne y-owe, też od c odejmuję a do kwadratu. Podstawmy nasze dane. Podstawiamy współrzędne punktu a i c. Pierwsza współrzędna nazywa się x, druga y. Punkt nazywał się A, więc dodajemy indeksy A. Tu również pierwsza współrzędna X, druga Y. Punkt nazywał się C, czyli dodajemy indeksy C. Więc podstawiamy. Zamiast XC wstawiamy 3. Zamiast XA -1. Tu już był jeden minus, tu mamy drugi minus, więc dostaniemy z tego plus. YC to jest -2. YA to jest 5. Najpierw wykonujemy działanie z nawiasu, czyli 3 plus 1 daje nam 4. Minus 2 minus 5 dostajemy minus 7. -4 do kwadratu 16. Minus do kwadratu znika i 7 do kwadratu 49. Czyli dostajemy pierwiastek z 65. Analogicznie policzymy długość odcinka AB. Zapiszmy najpierw wzór. W pierwszym nawiasie odejmujemy współrzędne x-owe. Od punktu B odejmujemy A. W drugim nawiasie współrzędne y-owe od BA i podstawiamy nasze dane. Pierwsza współrzędna punktu B to jest x, druga y, punkt nazywa się B, czyli dodajemy indeksy B. xB wynosi 7. xA -1, minus i minus daje plus. YB u nas to jest 0. YA 5. Kolejność działań. Wykonujemy działanie z nawiasu, czyli 7 plus 1 to jest 8 do kwadratu. Tu mamy minus 5 do kwadratu. 8 do kwadratu mamy 64, minus do kwadratu daje plus, 5 do kwadratu 25. Czyli długość odcinka AB wynosi pierwiastek z 89. I został nam do policzenia bok BC. Zapiszmy najpierw wzór. W pierwszym nawiasie odejmujemy współrzędne x-owe od c, odejmujemy b. W drugim nawiasie odejmujemy współrzędne y od CB. Podstawmy nasze dane. XC to jest 3, XB 7, YC minus 2, YB 0. I dostajemy. Z pierwszego nawiasu mamy minus 4 do kwadratu, z drugiego nawiasu minus 2 do kwadratu. Czyli długość boku BC wynosi pierwiastek. Minus do kwadratu znika, 4 do kwadratu mamy 16, minus znika plus 4, co nam daje pierwiastek z 20. Teraz jeżeli nasz trójkąt jest trójkątem prostokątnym, to przeciwprostokątna na pewno jest najdłuższym bokiem. Czyli możemy ten bok oznaczyć jako C. Pozostałe dwa boki oznaczymy jako A i B. I o ile jest to trójkąt prostokątny, to suma kwadratów dwóch krótszych boków musi być równa kwadratowi najdłuższego boku. Czyli policzmy A kwadrat plus B kwadrat i policzmy C kwadrat. Jeżeli te liczby będą takie same, oznacza to, że jest to trójkąt prostokątny. Pod A wstawiamy pierwiastek z 65, pod B pierwiastek z 20. Znak pierwiastka z potęgą drugą znosi się, czyli mamy 65 plus 20, co nam daje 85. Pod C wstawiamy pierwiastek z 89 do kwadratu, daje nam to 89. Widzimy, że a kwadrat plus b kwadrat jest różne od c kwadrat, co oznacza, że nie jest to trójkąt prostokątny.